Prostokątny plakat Marysi ma wymiary 72 cm na 40 cm. Prostokątny plakat Zuzanny ma wymiary 52 cm na 60 cm. Który plakat ma większą powierzchnię i o ile centymetrów kwadratowych? Pomyślmy. To jest plakat Marysi. Ma wymiary 72 cm na 40 cm. 72 cm na 40 cm. Może wyglądać jakoś tak. Czyli jego pole powierzchni wynosi 72 razy 40 cm kwadratowych. 72 razy 4 to 144 razy 2, czyli 288. Czyli 72 razy 40 to będzie 2880 cm kwadratowych. Przyjrzyjmy się teraz sytuacji Zuzanny. Jej plakat ma wymiary 52 na 60 cm. 52 na 60 i wygląda jakoś tak. Jakie jest pole jego powierzchni? 52 razy 60 cm2. Co się równa? Pomnóżmy to pisemnie. 52 razy 60 możemy pomnożyć 52 razy 6 i do wyniku dorzucić 0. 6 razy 2 równa się 12. 6 razy 5 to 30. Dodać 1 to 31. Chyba dałoby się to policzyć w pamięci. 6 razy 50 to 300 i 6 razy 2 to 12, razem 312. Ale pamiętajmy, że nie mnożymy razy 6, tylko razy 60. 6 razy 52 byłoby 312. 60 razy 52 to 3120. Powierzchnia tego plakatu to 3120 cm2. Który plakat ma większą powierzchnię? Plakat Zuzanny ma większą powierzchnię. O ile centymetrów kwadratowych? Jej plakat ma powierzchnię 3120 cm kwadratowych, a plakat Marysi ma powierzchnię 2880 cm kwadratowych. Czyli plakat Zuzanny jest o 240 cm kwadratowych większy. 3120 odjąć 2880 równa się 240.